Alter Historia to projekt, który ma na celu odkłonowanie historii Polski i świata. Staramy się znaleźć się zakulisowe czynniki, które wpływają na przebieg znanych nam wydarzeń. Działamy na YouTubie, można też znaleźć nas i polubić na Facebooku, gdzie mamy grupę dyskusyjną. Zachęcamy do zapisania się do naszej grupy, tam można samemu proponować tematy, którymi możemy się zająć w naszych materiałach. Witam serdecznie, ja nazywam się Filip Podstawski i jest to program Alter Historia. Rozmawiamy tutaj na tematy związane z historią i niekiedy szukamy takich alternatywnych interpretacji dotyczących bieżących wydarzeń. Moim dzisiejszym gościem, dzisiejszym gościem na kanale będzie Sebastian Pitoń z kanału Pitoń TV oczywiście. Witam. Natomiast moderatorem rozmowy, zważywszy na to, że rozmowa jako taka będzie dotyczyła mojej książki będzie Tomasz Węgrzyn. Witam wszystkich. E... Będziemy dzisiaj rozmawiać na tematy związane z, z historycznymi, sprawami dotyczącymi tego, jak kształtowały się różne układy w, w polityce, ale, ale nie tylko. Oczywiście odniesiemy to wszystko zasób i wiedzy historycznej, jakie mamy, dotyczących powstawania i rozwoju różnych partii do bieżących wydarzeń, wydarzeń, wydarzeń politycznych. No i postaramy się znaleźć pewne takie schematy, które występowały dawniej w historii rozwoju różnych partii politycznych z tym, co się dzieje, co się dzieje obecnie. No dobrze, myślę, że oddam głos Tomkowi, który zrobi też szybkie wprowadzenie do programu. Tak, to więc e, książka Filipa sprowokowała mnie do tego, aby namówić tutaj właśnie obecnego Sebastiana i właśnie autora książki Filipa do dyskusji. Dokładnie chodzi o książkę Zakon Okrągłego Stołu. Mianowicie czytając tę książkę odnosiłem wrażenie, że to trochę tak... E, Niby sprawy historyczne sprzed lat 30, 20, ale tak jakby cały czas to samo się dzieje. Historia kołem się toczy. I przede wszystkim, i tutaj może bym zaczął od takiego pytania do Ciebie Filip. Dlaczego używasz określenia drugi popis dla koalicji PiSu i PO w wyborach samorządowych? Dlaczego to jest drugi popis? Skoro z perspektywy takiego normalnego, osoba, normalnej osoby, że tak powiem, która przegląda jakieś informacje i może jakieś artykuły na, na Wikipedii, to w zasadzie to powinien być pierwszy popis, a nie drugi. No więc czemu to jest drugi popis? Tak, jeśli, jeśli spojrzymy na to w taki sposób, że traktujemy już konkretnie powstanie tych partii, Prawa i Sprawiedliwości i pis jako wydarzenie historyczne, no to to był pierwszy popis, bo dopiero platforma obywatelska i PiS powstały pod koniec lat lat 90, no w drugiej połowie lat 90. powiedzmy, dlatego e, gdyby używając tak precyzyjnie określenia, no to faktycznie, bo rozmawialibyśmy dopiero o pierwszym popisie, natomiast używam określenia drugi popis, dlatego, że już wcześniej w rzeczywistości bracia Kaczyńscy i środowisko Tuska, e, to znaczy środowisko tych takich liberałów, ja ich tam używam e, to no, były dwie grupy liberałów. Jedna, jedna, jedna grupa, która się skupiła po, później w Unii Demokratycznej i druga, która działała w Kongresie liberalno, e, liberal, liberalno demokratycznym No niby ci liberałowie z Unii Demokratycznej byli tacy bardziej e, tak liberałowie jakiś z nami obecnie, tak z niektórymi też z rzeczami takimi światopoglądowymi, natomiast niby ci liberałowie Tuskami mieli bardziej naciskać na kwestie związane z wolnym rynkiem, bez takich wpływów jakichś socjalnych. Natomiast no widzimy w praktyce, że te, później te partie się zlały i praktycznie tworzyły identyczny front. No ale na początku, niby była taka narracja ze strony tego środowiska Donalda Tuska, że, że oni będą inwestować w taki nawet konserwatywny liberalizm, co oczywiście okazało się z biegiem rzeczy nieprawdą. No ale w każdym razie, pierwotnie, jeśli gdyby istniała frakcja porozumienia centrum to do tej frakcji również środowisko Tuska się jako tego zaliczyło. To znaczy Tusk pierwotnie wszedł w koalicję z braćmi Kaczyńskimi i to zasadniczo było, było jedno środowisko. I dopiero później w ramach, podczas takich przekształceń doszło do tego, że środowisko KLD, środowisko Kongresu Liberalno-Demokratycznego od porozumienia centrum się odłączyło. Ale do, do, na początku, w pierwszych miesiącach po... Po, po rzekomo demokratycznych wyborach było to jeszcze środowisko wspólne, które miało rzekomo, rzekomo wspólne cele. Dlatego porównując to tak, z analogią z czasami historycznymi, dochodzę do tego, że taki pierwszy sojusz pomiędzy środowiskiem Tuska i środowiskiem braci Kaczyńskich był de facto na początku lat, lat 90., to z czym mieliśmy do czynienia a później przy wyborach samorządowych, był drugą taką koalicją. No de facto, gdyby to nazwać precyzyjnie, historycznie, to by trzeba powiedzieć, że, że był pierwszy... Pierwszy sojusz Tusk i Kaczyńscy i drugi sojusz Tusk i Kaczyńscy, ale w opuszczeniu to nazywam po prostu drugim popisem. To jest oczywiście zrozumiałe dla każdej osoby, która funkcjonuje w czasach obecnych. Okej, okay, czyli czy w zasadzie, jeśli, jeśli chcielibyśmy się trzymać tej nomenklatury, że ten sojusz do wyborów samorządowych był pierwszym, a nie tak jak ty mówisz, drugim popisem, to w takim wypadku. Lata 90., początek lat 90. byłby okresem proto opisu? Tak, no. popis opis? Ten pierwszy okres. I to jest bardzo ciekawe, że ten pierwszy okres też się zakończył taką brutalną walką tych frakcji. To znaczy, wiemy co się później działo podczas takiej tak zwanej nocyteczek, no ale pierwotnie było założenie, oczywiście, że KLD dołączy do tego rządu, które tworzyło później porozumienie, porozumienie, porozumienie centrum, dlatego no. I oczywiście były cały czas na ten temat rozmowy. Dopiero później tworzono taką narrację, że to jakiś kongres aferałów i tak dalej. Natomiast bardzo wcześniej, jeszcze przed tymi pierwszymi wyborami, e, znaczy jeszcze po, po, po tych pierwszych całkowicie, po 89, natomiast przed tym 1991 roku, e, było co już tych środowisk. Powiem Wam, chłopaki, co mnie w tym interesuje, bo ja staram się <coughs> tworzyć pewien model rzeczywistości. I potem porównuję go z rzeczywistością, czy on się sprawdza. Jak się nie sprawdza, to go modyfikuję. I mój model tej rzeczywistości jest taki, że władze sprawują banki i korporacje międzynarodowe, zachodnie. Natomiast politycy to są tacy goście, którzy mają tutaj sprawować władzę w imieniu tych banków i korporacji. No bo gdyby banki i korporacje bezpośrednio sprawowały władzę, to byłby bardziej intensywny opór społeczny. Natomiast jeśli ubierze się to w ładne ciuszki demokracji, to ludzie nie orientują się po prostu, kto tak naprawdę rządzi. W związku z tym y, mam taki, wiesz, podstawowy schemat, że u góry są, u góry są y, można powiedzieć, te macki władzy właśnie, międzynarodowych koncernów, wiesz, banków emisyjnych itd., itd. A, I oczywiście partie polityczne, czy też politycy z nadania tej, tej, tej góry, a od dołu, od czasu do czasu, tworzy się jakiś taki, wiesz, naturalny prąd sprzeciwu, prąd ludzi, którzy idą do polityki, żeby faktycznie walczyć o jakieś idee. I w pewnym momencie, wiesz, te, te, ci, ci z dołu oni rosną, 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 ale łapia je te macki władzy i zamieniają w ten sposób, że, że wyrzucają ludzi ideowych, wiesz, korumpują i tak dalej, i tak dalej. I po jakimś czasie. Z takiej oddolnie stworzonej jakiejś tam organizacji, już nic nie ma. Jeśli w KLD byli liberałowie, jeśli Tusk nawet na początku miał jakieś racjonalne postulaty, to wiadomo, że nic po nich nie zostało. Jeśli tworzyły się kiedyś jakieś takie partie, właśnie, wiesz, które być może gdzieś tam chciały coś dobrze zrobić, no to dostawały się w te macki władzy, które je po prostu petryfikowały. I to, co mnie najbardziej ciekawi, to są takie stałe warianty gry, techniki, ponieważ dzisiaj mamy sytuację, że obserwujemy moim zdaniem proces, w którym Konfederacja, która była oddolnym, powiedzmy takim też sojuszem sił, które chciały ten status quo jakoś naruszyć ten status quo, który wiesz, który jest władzą banków i korporacji, która nie ma nic wspólnego z polskim interesem narodowym i widzimy teraz, obserwujemy, jak. Konfederacja z jednej strony rośnie. Mam takie wrażenie, że ten wzrost sondażowy to jest taki yy, wiesz, element, dzięki któremu ciężko to zaatakować, bo każdy powie, hej, atakuje, że nam rośnie przecież, jest super, ale to jest, to jest taki element kamuflażu, który ma yy, zasłonić fakt, że tak naprawdę właśnie następuje ten, ten proces zamieniania Konfederacji jako oddolnego ruchu, który miał. Rzucić wyzwanie bankom i korporacjom, powiedziałbym. Zamienianie go właśnie w partię, która wejdzie w ten establishment gładko, porzuci swoje ideały. Jak to już wielokrotnie obserwowaliśmy, i wydaje mi się, że wartość tej naszej rozmowy będzie polegała na tym, że ty nam pokażesz, jak takie rzeczy, wiesz, wyglądały w przeszłości, i wtedy nagle zobaczymy, kurde, teraz jest w sumie tak samo. Co do tych banków i korporacji, no to oczywiście w zasadzie Wniosek z mojej książki jest analogiczny, chociaż nawet jeśli, jeśli nie formuje go y, oficjalnie, no to jasne jest, że y, gdy spojrzymy na przykład na, na te wszystkie finansowania i na to, że... De facto w, podczas tych przemian okrągłostołowych, jedynym takim formalnym efektem było to, że doszło do takiego do wzrostu znaczenia tych wszystkich zachodnich korporacji. No niezależnie kto rządził, to właśnie te korporacje na tym de facto zyskiwały, no i patrząc na tym, kto zyskiwał, możemy jasno znać, kto stoi za utworzeniem de facto układu, układ, układu jako takiego. Z jakiegoś powodu wszystkie te partie działały w taki sposób, że tego układu biznesowego nie naruszyło. No oczywiście to o czym już mówiliśmy, mówię o tych stałych wariantach gry, no to te implementacja tego sporu popis jest takim ciekawym przykładem, dlatego że on występował podwójnie, dlatego też specjalnie podkreśliłem to, że de facto na przykład to, co wybył, to był dopiero to był już drugi popis, to, co wystąpiło w roku w 2022, to znaczy sojusz po I, pis u w w, w wyborach samorządowych. Natomiast właśnie jasne jest, że są obserwowane stare ustałe reguły gry i ktoś te reguły, reguły obserwuje. No i właśnie sobie z pewnością te reguły jeszcze tutaj opiszemy. Natomiast, no, no tak, nie chcę tutaj się jednoznacznie opowiadać, tak, co na przykład ja, ja, ja twierdzę. No, na... Słuchaj, Filip, ja tam jest... razem, razem, razem z Tomkiem już podnosi. ja tylko chciałem powiedzieć, że yy, dłopol partyjny, to wiesz, wszyscy ci goście, którzy rządzą, oni sobie zdają sprawę, że to jest dobre narzędzie że się umówią, jedni są tacy, drudzy są tacy, niby się tam nawalają, ale tak naprawdę wycinają konkurencję poprzez intensywność swojego sporu. No właśnie, ale tutaj nawet jest ciekawsze, bo to już każdy wie, że działa ta, to się nawet nazywa konkretnie Masoneria stosuje, stosuje taką taktykę, która nazywa się regułą dwóch dłoni, żeby kontrolować po prostu opozycję dwie, dwie frakcje. I na przykład, gdy spojrzymy do akt IPN-u, to, to na przykład agenci, którzy rozpracowują środowiska masonerii, na ten, tak, to, tak to określają. Także możemy powiedzieć, że to jest oficjalne tak określenie dotyczące funkcjonowania masonerii, że działa tam reguła dwóch, dwóch rąk. No i oczywiście ona jest też stosowana tutaj w tym, że to jest taka podstawowa w ogóle, w ogóle operacja, stworzenie tego poi, POI u Natomiast właśnie jeszcze jest coś takiego, że nie, nie mówię konkretnie, że to tworzyło masonerię, chociaż moim zdaniem są przesłanki za tym konkretnie, ale te, te, tej strategii używają oczywiście różnego typu agentury, zresztą to jest implementacja tradycyjnej zasady dzieli i rządź. już nawet nie trzeba wchodzić w szczegóły, no to jest oczywiście, oczywiście wiadomo. Natomiast faktycznie jest tutaj ciekawsze nie tyle już sam, sam ten konflikt tych wielkich, wielkich bloków politycznych, bloku PO i pisu, ale ciekawsze jest funkcjonowanie tych partii alternatywnych, to znaczy partie, które powstawały na fali jakiegoś buntu społecznego, które później no z jakiegoś powodu były w różny sposób neutralizowane w historii, w historii III RP, no, ale także w historii w sumie Solidarności, bo też były takie prognozy, które zneutralizowały po prostu niezależne nurty funkcjonujące w ramach Solidarności. No i z jakiegoś powodu tą Solidarność przejęli inni ludzie, także to, i wtedy już były te strategie oczywiście, oczywiście wykorzystywane. Znaczy troszkę inaczej. Solidarność była stworzona przez y, ludzie, moim zdaniem, którzy byli przekupieni, natomiast tam się trochę realnie takiej realnej siły dołączyło. To, to też wejdę ci w zdanie, że Solidarność też zanim objęła pod koniec lat 80. władzę, to zaszedł tam proces wymiany kadr, powiedzmy z kadry ideowych na kadry wiesz-kiszczakowskie. W związku z tym, y, krótko mówiąc, Solidarność, która wchodziła już w aparat władzy wiesz, na przełomie lat 80. i 90. była, można powiedzieć, solidarnością z wybitymi zębami. W związku z tym tutaj wydaje mi się, że ten element ludzki tych takich prawdziwych buntowników, wiesz, ludzi z własnymi poglądami, to, to, jest, to jest coś, co zawsze y, należy gdzieś tam y, wywalić. Ja oczywiście buduję taką, takie porównanie z naturalnych, wiesz, egoistycznych pobudek. To. Oczywiście nasz główny temat, ja bym się tu może trochę kłócił, bo moim zdaniem Solidarność była już założona przez ludzi, którzy byli skrzywieni. Od samego początku zresztą, ten KOR na przykład odgrywał dosyć ważną rolę, bo czasem po prostu tam do tego krwi obiegu Solidarności dołączyło dużo Ale... takich naprawdę ludzi nie Chodzi Chodzicie o krzywe koło, czy w jakimś sensie skrzywionych? <laughs> Na to bo no, to i kor w zasadzie to jest ew pewna ewolucja środowisk, dlatego oczywiście krzywe się do tego, do tego, tego, tego korowodu by zaliczało. Natomiast myślę, że warto się skupić tutaj w rozmowie na tych, już na tym, co się działo w III RP konkretnie i jej głównym tematem właśnie... Dobra, to niech Tomek się wypowie. Tak, bo chciałem spuentować, bo mamy sytuację, w którym był sobie protopis, ewentualnie pierwszy pis lata 90., potem był drugi pis... Czyli te wybory samorządowe. tym był 2005, w którym PiS yy, no, wygrał w stosunku do PO, utworzył ta władzę z rząd utworzył z LPR-em i samą obroną. I od tego momentu mamy taką ostrą antagonistyczne nastawienie między PO i PiSem. Nawet jeżeli na początku nie było aż tak bardzo ostro, no to po zamachu smoleńskim, czy katastrofie smoleńskiej to się zaostrzyło. I teraz mamy taką sytuację, że dla obserwatora z boku to wygląda jak, jak walka na śmierć i życia między PO i PiS, co niektórzy nazywają walką plemion. Natomiast ja chciałbym no Wam, ale przede wszystkim słuchaczom naszym, zwrócić uwagę na rok 2020, który mieliśmy po pierwsze politykę pandemiczną realizowaną przez PiS, popieraną przez PO i generalnie cały ten układ po grunku słowy w zasadzie był im więcej pandemii, tym lepiej. Im więcej polityki pandemicznej, tym lepiej. Im bardziej dokręcimy śrubę Polakom, tym lepiej. To był wspólny element tego samego układu. Drugi element: PiS uratował prezydenturę czy kandydaturę na prezydenta PO. Miała być pani Kidawa Błońska, która całkiem sensownie wychodziła w sondażach, czy wygra z Dudą w drugiej turze. A zarazem w sondażach wypadała żenująco nisko, że nie ma szansy do tej drugiej tury się dostać. I pod pretekstem polityki pandemicznej PiS uratował platformie kandydata. Umożliwił takie trochę machlojki, że była alternatywa. Albo PO podmienia Kidawę na Trzaskowskiego, albo są wybory kopertowe, które są absurdem od samego początku, więc jest niemożliwe. Czyli PiS uruchomił procesy, w ramach której dał, wyciągnął rękę platformie i Trzaskowskiego. Tak, tak. A potem, tak. potem w tym samym 2020 roku były te e, machanie tęczową flagą przy okazji uzgadniania funduszu odbudowy w Unii Europejskiej, a następnie zamiast debaty w mediach o funduszu odbudowy i nadchodzącym KPO mieliśmy czarne marsze i tym podobno na Czyli cały, cały ten 2020 rok był pod hasłem PIS PO. Wdraża jedną politykę, tak jak tu Sebastian opowiedział, banków, korporacji, wpływów zewnętrznych i tak dalej. Czyli jeżeli ktoś słuchając ten materiał uważa, że spór między pisy PO jest autentyczny i żadnego takiego porozumienia nie ma, to naprawdę proponuje spojrzeć na ten 2020 rok właśnie pod tym kątem jako procesu dialektycznego, warunku, który polega na tym, że dwie strony Walczą ze sobą, ale de facto obie strony dążą do tego samego. Nieważne, która strona de facto prowadzi w tym sporze, no to te same cele są realizowane. Ale ja mam tutaj do was dwóch takie przewrotne pytanie. Czy jest szansa według was, może ja stwierdzę Sebastiana, żeby już niedługo, na przykład za pół roku, był popis numer 3 poprzez jawną współpracę między tymi dwoma ośrodkami? Między PO i pisem. Tak. Już Kaczyński naczelnikiem, Tusk premierem, czy coś w tym, w tym stylu. Nie, to już może bez nich, może, może już osoby w imieniu. Myślę, że nie, ze względu na to, że te dwa plemiona zostały już tak bardzo zantagonizowane. Wiesz, ja widziałem, co się stało z moim sąsiadem, który całe życie głosował na Guta Mostowego, który całe życie był Człowiekiem Platformy Obywatelskiej. Mój sąsiad kupował sobie, wiesz, gazetę wyborczą, paradował z niej, że on jest ten z dużych miast, mimo że mieszkał. No, ten każdy, ta elita, ten lepszy. No i w pewnym momencie pan Głup Mostowy po prostu zaczął kandydować z PiSu. I wiesz, dla mojego sąsiada to było niewyobrażalne. Jak człowiek z innego plemiona, który, wiesz, innego plemienia, który walczy, wiesz, z tymi no Na śmierć życie, by się wydawało, z tymi pisowcami, jak on mógł dokonać czegoś takiego. Ja mu też mówię, józek: Ty też chcesz zagłosować na pisu, tak całe życie na pewno będziesz głosować, że to jest jeden pieron. A ja mi tak nie można, ja mówię, nazywam, no, że okazuje się, że można. Okazuje się, że można. W związku z tym, wiesz, ludzie na dole są idowi. oni w to naprawdę wierzą, że ci drudzy chcą zniszczyć świat. I wiesz, jedni i drudzy wiedzą, że ci drudzy chcą zniszczyć świat i zbyt dużo razy zostało to powiedziane zbyt intensywnie, że można było to zmienić. Oni są już zaczadzeni ten, ten, yy, tym konfliktem i nie da się im powiedzieć, że kochani, jesteście w ukrytej kamerze. nie? Z jednej strony tak, z drugiej natomiast gdy spojrzymy właśnie na te kwestie historyczne, no to na przykład na film Nocna zmiana, który jest takim no, klasyką propagandy pisowskiej, tłumaczącej właśnie że środowisko związane z braćmi kafińskimi, jest takie taki antyagenturalne i antyukładowe. No ja tam w swojej książce właśnie staram się obalić ten mit nocnej, tej zmiany, bo moim zdaniem to właśnie takie narzędzie służące do polityki pisu i tam nie ma wiele prawdy, no jakkolwiek wiadomo, że ta ilustracja może była konieczna, nocna, natomiast tam nie było możliwości zrealizowanej. W każdym razie, w filmie Nocna Zmiana jest coś takiego, że jako jeden z największych bandytów, który jest no, takim sługusem całej tej agentury jest Donald A no, Mimo tego, że ten film został opublikowany w roku 1994, to już w dwutwiecznym te środowiska jakoś ten popis stworzyły, także tam minęło 8 lat i jakoś się udało te splemiona zwaśnione pogodzić, że one nagle zaczęły ze sobą współpracować. Natomiast faktycznie teraz minęło trosz, troszkę więcej niż 8 lat, więc możliwe, że ta przepaść jest jeszcze większa niż była w tych latach 90. Natomiast faktycznie, faktycznie jest to, że istniało coś takiego, że Tusk był pierwotnie przedstawiony jako zło całego świata, jako z agentur, a później udało się zabliźnić te rany. Tomek chyba chciał coś powiedzieć. Ale nie słychać. Mam taki punkt, żeby na pewno o nim nie zapomnieć na później. Tutaj tylko tak zwrócę uwagę, że PiS już rozpoczął ten proces, o którym tu mówisz, pod kątem no, Komisja do spraw wpływ, e, wpływów rosyjskich, więc e, jest to nowy wróg, wpływy rosyjskie, więc być może trzeba PisPO zjednoczyć ze sobą tak, po to, żeby walczyć z tym ruskim agentem, ruskimi wpływami. Ja jeszcze dodam zdanie, że gdybyśmy dodam zdanie, że gdybyśmy weszli w fazę wojny, to wtedy taki nazwijmy to połączenie, taki front narodowy, taki popis 3.0 miałby jeszcze jakiś sens. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ta ostatnia w ogóle kwestie międzynarodowe determinują jednak, czy też będą determinować naszą politykę wewnętrzną. Tak, no to dodam jeszcze a propos tego roku 2020, bo to warto zwrócić uwagę, że 2018 to był to, ten sam schemat, bo wtedy na przykład Hanna gronkiewicz Waltz pomogła przyjąć marsz niepodległości pisowi że dzięki temu, że ona zablokowała, a później to przejął sobie prezydent, no to była możliwość przejęcia Marszu Niepodległości, także i wtedy była kooperacja i teraz jest kooperacja właśnie w sprawie tego, co mówiłeś tej ustawy o Lex Tusk rzekomo, no to też dało takie mocne paliwo PiSowi, bo Tusk ma takie głupoty za głupotą a nagle to prawo, które jest sprzedawane tak, że to nie PiS chce kończyć Tuska, no to wiadomo, że że to paliwo pod taką narrację, że trzeba walczyć z jakąś taką manipulacjami i tak dalej, także moim zdaniem to prawo dało większy, większe paliwo Tuskowi, Tuskowi niż komuś innemu i że to też jest element takiej gry po, gry po PiSu, no ale wiadomo, takiej gry wewnętrznej, to jeszcze co innego. Ale a propos tego, czy jest możliwy ten sojusz PO i, po i PiSu, on, no ja, ja trochę analizuję i ja dochodzę do tego, że, że sojusz pomiędzy PO i PiSem, pierwszy sojusz i drugi, jak to określam, powstaje wtedy, kiedy zaczynają się formować właśnie bardzo silne nurty społeczne. I te nurty społeczne zaczynają faktycznie zagrażać temu takiemu statusowi, statusowi statusowi Polski. Na początku lat 90. Istni, był taki kandydat, który nazywał się Stan Nie jestem dla niego przekonany, natomiast on to bardzo wysokie poparcie dla niego obrazowało to, że ludzie wątpili zarówno w Solidarność, jak i w ten były PZPR, który się, formu... który się wtedy zaczynał przekształcać w SLD, oczywiście. No i to jest taki dowód, że ludzie nie kupowali do tej narracji, że trzeba za wszelką cenę głosować na tych post-solidarnościowców. No i wtedy te wszystkie partie, raczej, które były przeciwko Tymińskiemu, przeciwko te związane z Solidarnością, zaczęły ze sobą kooperować. Natomiast e, rok 2000 to jest eksplozja popularności LPR-u i samoobrony, że nagle te partie w Słądarzach mają e, tam około 30%, niekiedy, że, on, że nie ma, jeszcze się nie rozstrzygnęło, kto wygra następne wybory. Wiadomo, że SLD już raczej płyłyły topi się, nawiązując też do, nawet do oczywiście do pomodzi w roku 1997, w każdym razie SLD się topi i nie wiadomo, kto wygra następne wybory. I rośnie, zaczyna rosnąć samoobrona i LPR. No znów takie ruchy, które moim zdaniem były zinfiltrowane praktycznie od samego początku, natomiast było w nich też dużo świeżości i one obrazowały, znaczy do po prostu świeżej krwi mimo wszystko i one obrazowały taki realny bunt społeczny. I właśnie na kanwie tego realnego buntu społecznego powstał zamysł po, po PiS-u, żeby skupić całą tą Post-Solidarność w, w, w ramach jednego, jednego obszaru. No i teraz, gdyby znów powstała partia, która jakoś niby by zagroziła temu, to być może by był znów formułowany popis, ale, ale byłoby to ciężkie do zabliźnienia, No ale być może z tą wojną by coś pokombinowali, żeby ułatwić to, żeby to usprawnić społeczne propagowanie tego. Zabliźnienia. Mi się wydaje, że. Patrząc z dystansu, sytuacja jest taka, że siły zachodniej banksterki w tej chwili przegrywają, a w każdym razie toczą bój o poszczególne tutaj państwa, też z Chinami czy też ze stronnictwem kontynentalnym. I w związku z tym obie te partie tego popisu, tego duopolu, oczywiście są, można powiedzieć, sługami międzynarodowej banksterki. W związku z tym to, co mówicie, że ta ustawa o ściganiu wpływów rosyjskich jest tak naprawdę ustawą o ściganiu wpływów antyatlantyckich i jej ostrzem nie jest Donald Tusk, tylko już wiesz, wiadomo, że ten proces jest budzenie się wpływów kontynentalnych w państwach Europy, że cały czas trwa rywalizacja tutaj o sterowania tymi państwami. W związku z tym wydaje mi się, że to jest taki ruch do przodu, że zanim jeszcze te, bo wiesz, Konfederacja można powiedzieć płynnie schodzi z linii strzału, cza, mówiąc my nie, my absolutnie jesteśmy proamerykańscy i w ogóle spoko. A przez co nieprawda, jesteście krypto, wiesz, partią rosyjską, chińsko-rosyjską. No, ale wydaje mi się, że z czasem y, to nawet nie oddolnie, ale tu już jakieś też, nazwijmy to y, lobby kontynentalne będzie tego rodzaju jakieś Próby no, tworzenia, tak jak mówię, no, dzisiaj nasza scena polityczna jest tworzona praktycznie przez lobby yy, anglosaskie, przez lobby, nie wiem, natowskie, amerykańskie, banksterskie zachodnie. Yy, no, więc jeśli jest rywalizacja w tej chwili na świecie, no to wiadomo, że Polska też będzie areną tej rywalizacji. I to faktycznie tak sobie pomyślałem teraz, że to daje taką, taką sytuację, że może odłóżmy tą wojenkę, ten teatr dla gojów, któryśmy tutaj odwalali i wróg jest w tej chwili gdzie indziej. Po prostu musimy się zjednoczyć, musimy zrobić jakiś, jakiś teatr pojednania, wiesz. Jeśli, jeśli, jeśli jesteśmy w stanie zrobić teatr pojednania z Ukraińcami, to co dopiero z Kaczyńskim, Kaczyński z Tuskiem, przecież, wiesz, y, kot między nimi, no, misiaczki, Jarek, ja Cię zawsze kochałem. Domat, kurde, pamiętasz, stare czasy i tak dalej. I wiesz, no faktycznie. To, to, natomiast z punktu widzenia, wiesz, pokazania tego i sprzedania tego ludziom, to będzie to niezła komedia. Ale ludzie są w stanie, wiesz, kupić wszystko. Ludzie przestali już dawno przy swojej masie reagować racjonalnie, także, no, zaczyna się je przekonywać. Dlatego tak powiem, że z perspektywy mojego wyczulenia na komunikaty propagandowe, to w tej chwili chyba szykują coś w rodzaju wojna domowa na Białorusi. Polska armia musi pomóc jednej ze stron na Białorusi. Czyli to nie byłaby ewentualnie wojna z Rosją, tak w sensie dosłownym, tylko partycypacja wojska polskiego w ramach wewnętrznej wojny na Białorusi. No ciężko się odnieść jeszcze do rzeczy, które dopiero tutaj przewidujemy jako tako. Co do tego, na przykład, jeśli chodzi o ta spra sprawa chińska i sprawa ewentualnie rosyjska, i tak dalej, no to ja nie jestem pewien co do realności tego konfliktu, y, na taki, nie, kwestie, jeśli chodzi o te kwestie globalne. To znaczy, no nie jestem pewien w jakim stopniu, na przykład, te Chiny, czy Rosja, jako taka, y, są w rzeczywistości niezależne od tych wpływów, wpływów globalistycznych, i czy jak, w jakim stopniu ta, y, ta, ta, ten konflikt jest, jest rzeczywisty co do... Sebastian, bo ty w jednej filmie też zwracałeś uwagę na możliwość istnienia i te też, powiedzmy, porozumienia na, na wyższym poziomie mimo wszystko, mimo tego, tego konfliktu politycznego. Znaczy, wiesz co, ja uważam, że konflikt między Wschodem i Zachodem, tak mówiąc w skrócie, jest realny. To są jednak dwie koncepcje, które, które nie da się pogodzić, aczkolwiek przez wiele lat obie strony, obie strony Udawały przed drugą stroną, że da się, da się wspólnie rządzić planetą, nazwijmy to, i wprowadzić tutaj jakieś, wiesz, wielkie resety wspólnie. Natomiast wydaje mi się w tej chwili, że są to zupełnie odmienne koncepcje, które, które po prostu się wzajemnie wykluczają. Dlatego ja oczywiście nie jestem tego pewien na 100%. Natomiast w moich kalkulacjach uważam, że po roku 2020. Po y, strandemii y, okazało się, że jednak nie będzie tutaj zgody, nie będzie porozumienia. Nie da się, nie da się zrobić tutaj, jakby, popisu y, takiego w skali planety. No, mimo wszystko, tak, Chiny i Rosja, w jakim też reagowały na to wszystko. One nie były jakimiś państwami, które stały, się blokować te kwestie związane z jakimś No ale czemu miałby to robić? Nie wiem, może też miał w tym swój interes. Ale to na... się prostu... Ja się boję, że. Ja się boję, że idziemy w niekończącą się e, dygresję, więc korzystają z roli moderatora, tylko przypomnę moją hipotezę poligonową. Tak więc obie strony używały pandemii, by się szykować na realny konflikt i ćwiczyć się wzajemnie, na przykład z tak zwanego łańcucha, łańcucha dostaw. I jeśli chodzi o ten element e, polityki tej amerykańskiej czy chińskiej, czy to konflikt realny, no to może to nie ma takie, takiego znaczenia. To, co widzimy w praktyce, to to, że Amerykanie faktycznie na razie być może na poziomie ba bardziej propagandowy, ale jednak wygląda, że też i realne. Inwestują w tak zwane trumorze poprzez Polskę. Stąd mamy te kwestie związane z półprzewodnikami w Niemczech, testowaniem półprzewodników w Polsce. Mamy kwestie elektrowni atomowych w Polsce. Mamy kwestie zakładów do remontu Ambramsów, mamy kwestię transferu technologii z Korei do Polski przy zwoleniu amerykańskim i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego typu procesy faktycznie się dzieją. Znaczy Amerykanie w obliczu rosnącej siły, tak jak to mówi Sebastian, sił kontynentalnych, starają się umocnić na terenie tego tak zwanego wykorzystując do tego celu Polskę. Mam nadzieję, że obie strony się zgadzają z tobą. Tak, tak, tak. Podsumowanie. No tak, tutaj Europa Środkowa jest, jest takim, wiesz, y, ważnym punktem. Natomiast tutaj też, korzystając z roli y, beta-moderatora, y, wiesz, mnie najbardziej ciekawiły w Twojej książce, której nie przeczytałem, bo jeszcze nie mam, ale Tomek mi dużo opowiadał, y, te analogie, w jaki sposób PiS rozwalał samoobronę i Ligę Polskich Rodzin. Bo wiesz, bo miałem takie wrażenie, że to się dzieje w tej chwili w bardzo podobnym schemacie. W końcu to byli ci sami ludzie, to też Jarosław Kaczyński, jego sztuczki, jego wielka umiejętność, powiedzmy, właśnie takiego, wiesz, rozgrywania. Dla samego rozgrywania mam takie wrażenie, w tym jest świetne. I, i chciałbym, żebyśmy, wiesz, narzucę Wam tutaj taki klimat, żebyśmy też chwilę po tym o tym porozmawiali, bo to jest bardzo bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że wiesz, konfederacja nawet, jeśli zostanie rozegrana, to ten bunt społeczny zostanie przeniesiony być może, wiesz, na jakąś inną formację, bo to nie da się tak. Tego buntu społecznego, który się rodzi i coraz, coraz bardziej nabiera impetu, tak po prostu, wiesz, powiedzieć im, kochani, zdecydowaliśmy, że jednak nie będziecie się buntować, <grywka> czy coś takiego, bo te różne problemy, wiesz, narastają. Niezadowolenie społeczne i ta ilość hipokryzji, niesprawiedliwości wiesz, w przestrzeni ona kłamstwa, ona się jednak gwałtownie zwiększa. Dlatego ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka, jak nas będą rozgrywać, jakie to są technologie, żebyśmy mogli je rozpoznać i powiedzieć, o, to jest to, to nie jest przypadek, to nie jest bieg okoliczności, tylko to jest technika. Co do samego LPR-u, to tu jednak było troszkę inaczej, to znaczy w takim sensie, że Moim zdaniem, taki główny człon LPR-u nie został, nie został zinfiltrowany przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko został wręcz przez Prawo i Sprawiedliwość, znaczy przez, przez Kaczyńskich założony. To znaczy, głównym członem LPR-u, no później się kojarzy Giertyka i Stronnictwo Narodowe, które no, dołączyło do tego ruchu LPR-u, jako taki oś napędową LPR-u, ale w rzeczywistości. Główną osią napędową LPR-ów po pierwszych wyborach była taka partia, która wcześniej się nazywała Ruch Odbudowy Polski, która jeszcze we wcześniejszych wyborach w roku 1994 dostała, dostała 5%. No i tam do tego, do tego ruchu należał m.in. Jan, Jan Olszewski i było coś takiego, że to, że Olszewski zaczął budować tą partię, to zrobił to na polecenie Kaczyńskiego. I to jest to bardzo ciekawe, że Olszewski chyba nawet sobie nie zdawał do końca sprawy, o, o, o co chodzi. Bo Olszewski dostał telefon od Kaczyńskiego, Kaczyński mu nakazał założyć partię, a później, a później Kaczyński w mediach atakował Olszewskiego za to, że on zakłada tą partię. Są, są takie relacje, że Olszewski się dziwi temu, czyli Olszewski nie, ro, nie rozumiał, co robi, stało jakieś polecenie od Kaczyńskiego, zakładał to, czy to współzakładał tą partię, w każdym razie był jeden z jej, z jej organizatorów, ta partia powstaje, zaczyna się rozwijać i Kaczyński ją atakuje, mimo że ona powstawała w ogóle z jakiegoś polecenia, polecenia, polecenia Kaczyńskiego, czyli z jakiegoś powodu została utworzona frakcja, która była niby atakowana przez, yy, przez Kaczyńskiego. Później Kaczyński też zresztą z tej, właśnie z tej partii, mimo że pier, pierwotnie ją atakował, jako jak taką, to później też startował właśnie z niej i też dostał się do Sejmu yy, właśnie z tej partii, a później gdy powstawało LPR środowiska, które później stworzył LPR, również to środowisko krytykował. Mimo to z tego środowiska startowali ludzie związani później z nim, to znaczy m.in. Macierewicz i, i Olszewski. To była część materiału zrealizowanego w ramach projektu Alter Historia. Kontynuacja znajduje się na kanale Alter Historia na YouTubie.